Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić rowerzystę? Zobaczcie, bardzo dużą podpowiedzią jest to, że pojazd jadący za nami rozpoczął ten manewr przed nami, tak? Czyli my nie możemy zmienić pasa ruchu, bo nie mamy wolnego miejsca. No właśnie to jest dokładnie świetne pytanie, bo obrazuje, jak bardzo przydatne są lusterka. My jedziemy, ten rowerzysta jedzie wolniej od nas i to jest to, co musimy ocenić przy tym wyprzedzaniu. Czy ja mam możliwość, czy ktoś nie zaczął tego manewru przede mną, ale też, czy na przykład rowerzysta nie sygnalizuje zamiaru skrętu. I to nie musi być skrzyżowanie. To może on sobie skręcać gdzieś zupełnie poza drogę.